Cześć, nazywam się Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska i przeczytam jeden z moich nowszych wierszy. Bez kolorowania. Dwójka całujących się staruszków, tak nas widziałam. Dzieci bawiące się w kółko graniaste. W ciemnościach człowiek w zaułku. Tańcząca para, dziewczynka stojąca na palcach, jej lewe oko w bezpiecznych ramionach, mężczyzny z papierowym kwiatkiem, czarno-białe fragmenty fotografii w salonie zostaną, były tam już wcześniej. I ten pomost opustoszały na zamglonym jeziorze. Dziękuję pięknie, pozdrawiam cały port i miłej zabawy poetyckiej. Hej! Witam, Bogusław Olczak, Warszawa. Przeczytam wam dzisiaj dwa utwory z mojej najnowszej książki Mrok w pełnym słońcu. Świat nie jest gotowy. Z drzewa przeze mnie posadzonego sezonuję deski na własną trumnę. Słowa uznane za wiersz nie nadają się na epitafium. Pędzę od euforii do agresji, z melancholią jak drinkiem, po łzy, zostawiające smugi na zabitych świtach. I nie pójdę w noc, ona jest już we mnie. Żar ostatniej chwili. Pytasz, czy jestem gotów? Tak, na wszystko, nawet na śmierć. Chociaż wolałbym uśmiech lub puchar wina. Jeszcze nogi rwą się do tańca, zmysły chłoną świat, lecz gasną światła. Ostatnia melodia, zaraz koniec imprezy. Szatniarz podaje drewnianą jesionkę. Dominika Lewicka-Klucznik, Singularia Tantum. Poddaliśmy się. A matka mówiła, żeby się nie garbić, że tylko postawa wyprostowana do czegoś nas doprowadzi. Jak przegrywać, to tylko z honorem i daleko od ziemi. Nigdy na kolanach. Podobno to właśnie wychodzi na starość. Po wykręcanych rękiem stawach, w plecach zaokrąglonych od niewidzialnych razów, które nie zawsze spadają, ale mogą. I to wystarczy. Matka nie mówiła jedynie o tym, że jak się stoi prosto, bo mocniej mieli wiatr, to spojrzenia bolą wyraźniej, bo w drodze gdzieś tam przez siebie wykrywamy w liczbie nogi, a przegrywamy zawsze. Dzień dobry. Nazywam się Dorota Nowak. Mieszkam w Nowym Tomyślu. Bardzo dziękuję Basi i Jackowi za zaproszenie do udziału w tym wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest sport poetycki. Państwa serdecznie pozdrawiam, a przeczytam wiersz z mojej najnowszej książki Zarzewie, wiersz pod tytułem Maleńka. Gdybyś postanowiła szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego twoja zaciśnięta rączka jest mniejsza od jabłka, a otwarta dłoń taty
potrafi objąć całą ciebie, bez wstydu opowiem ci o sadzie i nagości, o przekraczaniu granic, słabościach, pokusie rosnącej szybciej od grzechu. Gdybyś niechcący potknęła się o kamień albo upadła, wtedy podpowiem ci, do czego służą łzy, milczenie i krzyk. Przybliżę różnicę między modlitwą a przekleństwem, byś mogła wybierać miejsca, daty, godziny i dźwięki, toczyć kulę z góry, wspinać się bez niej na szczyt. Bardzo dziękuję. Hej, hej wszystkim, Enormistationis, wiersz z mojego nowego tomu Teatrum Anatomicum. Chodźmy w cedrowe lasy, w góry Labnanu, pokonać starego Humbabę. Życie człowieka to wiatr. Nie bójmy się śmierci. Sławę zdobądźmy, imię rozsławmy. Oręż gotowa, siekiery, miecze, łuki. Przed ogniem i potopem z ust leśnego potwora wybawi nas szamasz, pan słońca. Dwa kozły mu daliśmy. W wątrobie ujrzeliśmy wichry potężne, zamknięte w jaskini. Ruszajmy powalić cedry. Dziękuję bardzo. Nie wrócę do wiadra. Bezmyślnie też nie będę robił pod siebie. Wbrew sobie zgromadzę oszczędności. Niczym bogaty Rzymianin zamówię złoty nocnik, nie odpocznę, zanim nie spocznę na nim. Drugi, z porcelany, z napisem O plaisir de dame, sam zadbam o formę quasi-wychodka, o przetrawioną treść żołądka. Niech ma kształty ozdobne, męski burdulu w tle pieluchomajtki, z funkcją fresh, adult control. Przyjmą substrat nerek, zapewnią komfort przy inkontynencji. Choćbym zdechł, nikt nie wyskoczy z mordą jak bursa, że u poety uryną śmierdzi przed i po śmierci. Dla portu, w Chorzowie z portu, w Uniejowie, Joanna Wicherkiewicz z tomu Kim jest Zachary, wiersz pod tytułem Oświecenie. Zachary doświadcza iluminacji. Stoi na szczycie szklanej góry, nad nim wisi wielobarwna prawda, rozpływa się pastelowymi ideami po ostrych krawędziach. Skacz! Krzyczą gapie. Nie będzie bolało. Zachary wie, że był tak jeden z ołowianych marzeń o locie, pozostał zapach topionego wosku. I inny, którego niespełnienia zabrał nurt. A jednak musi boleć. Otwiera oczy. Słońce rani mu źrenice. I jeszcze jeden wiersz. Zachary też zwierzę. Zachary kocha drzewa. Drzewo jest piękne, zielone, bezbronne. Przywiązałby się do niego, walczył o jego zieloność do ostatniego szkodnika. Zachary kocha zwierzęta. Spogląda ze smutkiem, zdziwieniem na bezdomne psy, brudne, herlawe, w tłumie na poniewierce.
Nawet kija w mrowisko nie włoży. To wprowadziłoby chaos w ogólny porządek rzeczy. Ale brudnego, chudego biedaka na miejskiej poniewierce omija okrutnym łukiem. A uczyli, że człowiek też zwierzę. Dziękuję. Dzień dobry, Maciek Froński, czyli ja. Pieśń na Wielki Post roku pańskiego 2020, roku zarazy. Pani, w twierdzy swej Toyoty, pewnie jeszcze nie wiesz o tym, że z fotela pasażera już na ciebie śmierć spoziera. Śmierć, na piękno niezbyt czuła, śliźnie się pod twój tatuaż. Któż za ciebie, pani, wtedy mieszkaniowy spłaci kredyt? Panie, w wielkim gabinecie, też nic nie wiesz. No a przecież śmierć po ciebie zmierza szparka, już ją łączy sekretarka. Za godzinę, może parę, śmierć odepnie ci zegarek. W domu zaś wnet kurz pokryje ulubione twoje kije. Profesorze, nie doktorze, nieświadomyś, choć ty możesz badać, co ci los przyniesie. Ciebie też ma śmierć w notesie. Z życia swego bliskim kresem pogódź się i odłóż esej. Już nikomu się nie przyda ten twój Lacan czy Derrida. Bezrobotni, prekariusze. O kim jeszcze wspomnieć muszę? Pracujący na etacie. Też ze śmiercią randkę macie. Wam też, kiedy czas nastanie, w mig odetnie zasilanie. Przeto miejcie ją na względzie. Niech tak będzie. Zawsze, wszędzie. Karuzela. Po zimie pierwsza to niedziela była, gdy stała karuzela i mnie zaprosił na nią Antek. Muzyka, piwo, jakieś fanty. Par kilka brało się do walca. Antek 100 złotych międlił w palcach, no to nie była mnie spokojna. Szedł czwarty rok, jak trwała wojna. Nie dojadałam, byłam wiotka. Antoni pomógł mi na schodkach i już latałam dookoła. A on tu za mną, coś tam wołał. Było wesoło, ludzi mrowie, krzywił się tylko jeden człowiek, coś zapisując w notatniku. Starszy już facet, taki dzikus. Lament młodej hrabiny. Trzy razy księżyc odmienił się złoty, próżne nauki miała dla mnie matka. Jam niewrażliwa na jego pieszczoty, jemu się nie chce, bo mnie dość mu gładka. Co mi wypada, a co nie wypada? Całe me życie upłynęło na tem. Jego wskazała familijna rada. Był zresztą w jednym pułku z moim bratem. Sen już się zbliżał. Lecz wiatr go rozgonił. Znowu noc długą stradził na wspominkach. Może niech będzie ten chłopak od koni, jak dla odmiany radziła kuzynka. Dziękuję bardzo. W Dzień Świętej Marii z Magdali, 2018, niedziela, pierwszy dzień tygodnia. Charyzmatyczny misjonarz odprawia wieczorną mszę. W bocznej nawie kościoła ożywczy chłód przywodzi na myśl falę Tyberiackiego jeziora, na brzegu którego w Magdali, co po hebrajsku znaczy wieża rybna, a po grecku solone ryby, nieopodal Tyberiady w Galilei przesiadywała Maria, której imię przetrwało wieki. Starożytni pątnicy mówili, że to na fundamentach jej domu powstał kościół franciszkański i miasto. Może ciągle wędruje między domami współczesnego miasteczka, spoglądając na wieżę rzymskiego akweduktu, bizantyński klasztor i synagogę, a potem schodzi do jeziora, na dnie którego spoczywa łódź z czasów Jezusa. Może współczesne miasteczko Magdala
jest podobne do miasteczka z biskupim opactwem w nazwie, położonego w bliskości Kalisji, przy bursztynowym szlaku. Dziś w miasteczku świąteczny lipcowy skwar. Rozśpiewały się świerszcze, rozkołysało zboże. Rwiemy czereśnie z wysokiego drzewa w dzikim sadzie. W nocy spadną perseidy, ziarna księżycowego pyłu. W mojej Magdali spokój. Po zachodzie pachną floksy. W stawie granatowieje tafla wody w oczekiwaniu na spadające gwiazdy. Ty nie imieniem jesteś, lecz jesteś krainą, z której się biorą uczynki wszelakie, zgodne ze stanem ducha, który dawać może. Jest zawsze gotowy i zawsze jest skłonny. Koniec. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeden, może dwa wiersze, jeśli się zmieszczą. Bez tytułu. Struchlał świat. Pod maskami ukryte uśmiechy. Każdy głębszy oddech to krok po paraboli niewiadomej. Struchlał świat. Cisza wezwała spokój na ścieżki wytchnienia. A jednak staje się, mimo zakazów, zieleń. Tęcza rozchyla kolory, a ptaki niezmiennie budzą się o świcie. Stawiasz kroki między ciszą a brzmieniem. To nieprzerwany cykl. Kwiecień 2020. I jeszcze jeden. Drzewo. Drzewo to samo z nowym pokoleniem liści stoi niewzruszone ze śladem na korze odciśniętym słodyczą, którą tak dobrze znałem. Drzewo. Jeszcze kroki powiodą do niego, powoli, ociężale, choć z wiatrem. Lecz nikt nie będzie trzymał za rękę, będziemy sami. Jednym refleksem miną pory roku, które zostawiliśmy na ławce nowym pokoleniom liści. Drzewo odnajdę zwyciętą miłością. Październik 2019 roku. Dziękuję bardzo. Gwiazda matka. W mroźne wieczory w kołchozie układała na nagich piersiach mokre skarpetki swoich synów. Suszyła je ciałem, które pochłaniało chłód i wilgoć.
aż zapłonęło i zgasło. Głośna sprawa 2. Dłuższy czas czułem coś na skórze, początkowo na prawym udzie. Nic jednak nie mogłem tam dojrzeć, a drapanie nie przynosiło efektu. Potem to zaczęło się przemieszczać. Nogi, plecy, brzuch, aż któregoś dnia jak ręką odjął. Niepokój powrócił jednak po kolejnych paru, gdy zauważyłem pająki w nieprzeciętnej ilości, które po jakimś miesiącu przepędziły mnie z sypialni. Potem z piętra, a w ciągu następnych kilku przejęły parter. Brałem coraz więcej delegacji, ani się obejrzeć, a właściwie nieustannie byłem poza domem. Ostatecznie po roku pod pozorem remontu wyprowadziłem się do przyjaciół, a kiedy w końcu odważyłem się pojechać po jakieś drobiazgi, zastałem wymienione zamki. Cześć wszystkim, nazywam się Natalia Dziuba. Cieszę się, Basiu i Jacku, że mnie zaprosiliście do tegorocznej wersji raportu poetyckiego. Mam nadzieję, że za rok się spotkamy w bardziej cywilizowanych warunkach. Tegoroczna wersja jest dosyć specyficzna, ale mam nadzieję, że spotkamy się w innych okolicznościach. A tymczasem przeczytam Wam dwa wiersze z przygotowanej przeze mnie książki. Zapraszam. Kwiat kasztan. Bujasz się niespokojnie, jakbyś wiedział, że twoje dni są policzone na palcach cudzej ręki. Liczysz krople wody spadające mimochodem. Twój dom to areszt. Na spacerniach udajesz się w południe, na północ od więzienia. Siadasz z dala od lęków. To lek na zło całego świata. Kwiat kasztanu słucha z pokorą, z imieniem daje znać o sobie. Na kozetkę zaprasza tak, jakby cię znał od wielu lat. I drugi mój wiersz. Wiem, że mi czas leci, ale się nie przejmuję. Zamykanie ust. Zamykasz usta jak przeczytaną książkę. Czytam cię między wersami, pociętymi na biur. Drwal wziął się za ścięcie klonu. Kora sypała się pod stopami. Użyśniasz nieustannie glebę. Na tyle, ile nogi pozwalają. Na tyle, ile nie zostało ścięte ostatnie drzewo. Płuco miasta, filtrujące powietrze, brudne od hejtu, smoła klei się do płuc i zawiązuje usta w kokardkę. Dziękuję Wam wszystkim za odsłuch. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. Cześć. Wiersz pamięci mojego kuzyna Ryszarda Jezierskiego, który niespełna miesiąc temu odszedł do lepszego świata, czekając na połączenie. Siedzę przy Skype'ie i bezskutecznie czekam na połączenie z tobą. Nie wiem, czy w niebie korzystają z takich komunikatorów. Pewnie mają nowszej generacji, o których nie mam pojęcia. Może coś szwankuje na łączach. A może znasz już datę moich odwiedzin i czekasz na spotkanie? Nie zdradzaj jej. Niech to będzie niespodzianka. Póki co czekam. Odliczam dni, tygodnie. Witajcie kochani, to dla Was na ten czas kwarantanny, na ten czas pandemii roku pańskiego 2020. Zatrzymać karuzelę, wyskoczyć? Nasze mieszkanie ma dwa zamki, królewno, a Ty narzekasz, że to marne M3. Powiedz coś. Niech wreszcie padną te słowa, a potem się podniosą, bo życie królewno czai się w nas jak pantera i gotowe jest czasem na skoki w bok.
Gryziemy się ze sobą, bo przytłacza nas najeżone iglicami miasto. Z 30 piętra rzuca się w oczy drapieżna panorama miasta. Tu gończe psy buldożery gryzą ziemię i warczą na stare cegły wykopane z środka placu. Przez wielką płytę słychać, jak sąsiad posuwa żonę. Ciche uderzenia deszczu, szybkie kiełkowanie nasion. Jak pięknie puszcza się fiołek w słońce, słone i gorzkie. Słodkie i mdłe te wszystkie cykle, w których komarzyce żądne są krwi, a samcy trzymają się z daleka. Mrówko, mróweczko, wykopana z kopca metra na powierzchnię ziemi, zgięta w pół niczym harfa krzewu na wietrze, szarpiesz się wciąż bez wytchnienia. Z krótką przerwą na lunch, na beztroską lawinę śmiechu, a za plecami uporczywe tykanie zegara, któremu czas ucieka starczy. Czytała dla Państwa Bożena Kaczorowska. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Wojciech Bieluń, Targosz, wiersze z Bończy. Czekam cierpliwie, co przyniesie jutro, bo to jeszcze się nie stało. Moje myśli rozwijają się wstęgi, które można podglądać, brać pod lupę, sprawdzać, skąd biorą swój początek i skąd przychodzą decyzje. Zwiedzając dzieciństwo, w którym wszyscy byliśmy dobrzy, odkryłem, że czas to największy dystans pomiędzy miejscami. Hipotezy o wolnym wyborze bywają banalne. O losie człowieka decydują tkwiące w nim źródła zachęty, maleńkie pęcherzyki sprawczości. Może życie mi się przytrafiło, może sam je wybrałem. Widocznie Bóg nie miał planu. A skoro nie uczyniło to żadnej różnicy, nie zostałem zwolennikiem ani świętości, ani grzeszności. Dziękuję. Tabu. Od dawna żyjemy na obrzeżach. Ciepłe skrzydła sów unoszą ciała, które staną się pokarmem. Taki jest porządek rzeczy. Powód, o którym się milczy. Ciężarna krowa drętwym językiem pomiata mrok. Inka. Chłopczyki w rajtuskach, dziewczynki w fartuszkach, zarowie, krakowianki przy choinkach, widmach, a gdzieś jeszcze płytą paździerzową bidna meblościanka odgradza kąt w bloku. Od wszystkiego wokół, co teraz w kolorach przekłamanej kliszy, bardziej niż straszne wygląda na śmieszne. Oklejonym cynfolią, błyszczącym meleksem, w ciemnych okularach przyjedzie Mikołaj. Nierówny krok, wilgoć na dłoniach, na kleju biurowym wisi wata, obłok. Nie wiedziałem, że to powiem. Dobrze mieć was obok. Dzień dobry. Nazywam się Miłosz Zawadzki. Jestem z Lipna. Siedzę w hamaku, w altanie. Wokół mnie słychać ptaki, rechot żab, samochody. Przeczytam wiersz zatytułowany Płyn do odkażania świata. Sprzątaczka na dworcu wlewa do pisuarów
niebieski płyn do odkażania. Jak onkologiczny marker zostawia ślad w tętnicach kanalizacji. Płynnie płynie. My wlewamy w siebie inne kolory do odkażania wnętrz i konserwacji zabytków zgromadzonych przez lata w poszczególnych komórkach narządów. Pojmy nasze ciała i raki, które je kąsają. Zwierzęcia jelita nie myślą, podróżuje w nich wiatr. Niebieski płyn zmienia kierunki na skrzyżowaniach mórz. Dziękuję, pozdrawiam cały port poetycki i wszystkich, którzy oglądają. Do zobaczenia w lepszych czasach. Cześć. Dzień dobry Państwu. Kłania się Małgorzata Kulisiewicz na porcie literackim online. Przeczytamy z Krzysztofem Kulisiewiczem dwa wiersze. Pamięć przedmiotów. Na niemych krzesłach siada mgła, za nimi cienie z ukrzyżowanymi ramionami. Wyrusza kolumna skazanych. Szuranie nóg, stukot butów, gwar wybrzmiewa dysonansem. Symfonia śmierci cichnie o świcie. Na placu bohaterów getta wschodzi słońce, jak blade oblicze uratowanego dziecka. Kraków budzi się do życia jak co dzień. Ekfraza do obrazów Van Gogha. Twoje słoneczniki są jak gotyckie witraże, tło żółte, błękitne, wazony podzielone na pół, jak ty. Jak ja. Słońce, piastunki, życiodajne kwiaty. Karmię się pestkami słonecznika. O, przytomnij, Vincent. Jaki żółty dom, jakie studio. A dlaczego niektóre zwiędły? Są jak ja, dojrzałe. Ich kolor kiedyś zblaknie. Znikną, jak ja. Ależ ty jesteś, Vincent, jesteś. Tylko zajmij się życiem. Życie to słońce, słoneczniki. Podążamy wszyscy w jego stronę. Zatopimy się w nim. Vincent, to aż 11 obrazów. Spróbujmy je sprzedać. Każdy jest inny. Słoneczniki w różnych stadiach wzrostu. To ja rosnę, Paul. Ja. Musisz to zrozumieć. Nie oddam ich. To ja, Paul. Zwariowałeś do reszty, Vincent. Roztopiłem się w słońcu. To tutaj. To już nie ja. Dziękuję Państwu bardzo. Rozmowa z czasem. Kawał czasu nie rozmawialiśmy. Ostatni raz chyba zeszłego lata. Nie odpisywałeś na listy, nie odbierałeś telefonu, a tyle miałem ci do powiedzenia. Jesteś wszystkim, co mam. I boję się chwili, kiedy cię zabraknie. Rwiesz przed siebie, nigdy nie zawracasz. Umykasz i łudzisz. Gubisz mnie po drodze. Bywają dni, kiedy nie wiem, co z tobą zrobić. Ty raczej nie masz z tym kłopotu. Albo mijasz za szybko, albo przesypujesz przez palce. Podobno jesteś jednostką wieczności i nie ma na ciebie siły. Słyszałem, że położyłeś na mnie krechę, a ja robię, co mogę. Trzymam się poręczy, sprzątam po sobie i po kocie. Śpię z otwartymi oczami, zwlekam ze wstawaniem i składam dzień do kupy. Siedzisz bez przerwy na karku, nie odpuszczasz.
i robisz swoje. Jeśli wszystko możesz, to przesuń się bardziej w stronę dnia. Chciałbym jeszcze raz zagrać w zielone. Daj trochę czasu. Córki. Kobiety na wsi przed snem wkładają płucie niechalki. Podmywają krocze, zaciskają zęby, rozkładają nogi. Modlą się co wieczór, by wydać za wcześnie, za młode, za słabe, martwe. By nie żyło w bełkocie ran soczystych blizn. Kobiety na wsi noszą wiadra pełne mleka. Patrzą w oczy korów, myślą, ciebie też zapłodnią. Po skórze głaszczą, potem przychodzą mężczyźni. Rozkrwawiają gardła, dzielą mięśnie, odcinają kopyta, które kobiety chowają pod podomki. Później podstawiają wiadra, czekają na swoje krwawienie. Kobiety na wsi piorą w rzece comiesięczne szmaty. Na kamieniu ścierają plamy i paznokcie. Krwią żywią ryby. Krew jest płodna. Z ikry wychodzą córki, kolczaste kobiety o brzuchach nigdy nie wypełnionych na rozkaz, pancernych macicach bez cesarskich cięć, pęknięć pochw zlepionych błotem. Kobiety na wsi skrywają w lesie kolczaste córki. Karmią mlekiem, wysyłają w świat. Modlą się co wieczór. Zakładają halki, rozkładają nogi. Wiedzą, że odcięte kopyta nie idą na marne. Witam wszystkich na porcie w czasie zarazy. Przeczytam dwa teksty. Otworzyć oczy w czasach zarazy. Otworzyć oczy to nie takie łatwe. Pod powiekami mieści się świat sprasowany jak kulka materii zaraz po wielkim wybuchu. Może to stąd bierze się ten grawitacyjny ciężar rzęs. Otworzyć oczy, spojrzeć na zegarek. Czas przylgnął do tarczy jak przezwisko do szkolnej ofiary, na krótko czy na dłużej. Póki wskazówka nie stanie się celem, póki innej nie wytknie palcem, bezgłośnie nie oskarży kolejnej, to ta. Otworzyć oczy, wsunąć kapcie, poczuć na stopach ciężar bytu, określić budzącą się świadomość w jakiejkolwiek skali pomiarowej, matematycznej, muzycznej, modelarskiej, psychologicznej lub choćby Abgar. Otworzyć oczy, iść do łazienki, odkręcić wodę, patrzeć jak leci, jak od strumienia odrywają się i rozwarstwiają kolejne krople. Czuć jak spływają po skórze, jak wtedy, pod wodospadem. Otworzyć oczy, pogłaskać kota, pustą miskę napełnić w kuchni, czuć na łydkach, jak futro wolno przesuwa się po skórze, wsłuchać się w coraz głośniejsze mruczenie, być jak do Little, lub chociaż próbować zrozumieć bliskiego przyjaciela, skoro inni daleko. Otworzyć oczy i drzwi lodówki, przeliczyć plasterki wędliny i sera, sprawdzić, czy nie zaczęły pleśnieć, rozsmarować masło na kromce chleba jako olejek do opalania na plecach ukochanej i w milczeniu skonsumować ten związek. Otworzyć oczy, zaparzyć aromatyczną kawę, kontemplując mielenie ziaren przez młynek ekspresu jak egzemplifikację ludzkich losów w historii cywilizacji.
ocenić wartość fusów jako materiału ściernego oraz źródła politycznych prognoz i przepowiedni. Napełnić płuca aromatem, jedynym, co pozostaje z ziaren. Otworzyć oczy, wyjść na balkon, rozłożyć ramiona, szeroko jak skrzydła. Nie machać, to nic nie da. Wciągać powietrze, póki jeszcze można, póki da się oddychać. Rozkładać ramiona, mierzyć dystans do siebie, do innych, do rzeczywistości. Otworzyć oczy na odległe wspomnienia. Małego chłopca, który błąka się pomiędzy kamienicami Starej Pragi a słonecznym Grochowem. Jakby nieustannie naśladował odkrywców. Zdobywał nowe terytoria, wyznaczał trasy rejsów pomiędzy starym a nowym lądem. Otworzyć oczy, sięgnąć po książkę, przysiąść z jej autorem na skraju pustyni, wsłuchać się w opowieść starego Berbera, nie zwracać uwagi na odległe szczekanie psów, patrzeć jak karawana szykuje się do drogi, albowiem już niedługo wyruszy. I drugi tekst, efekt nietoperza. Wagoni nietoperz zamachał skrzydłami. Nawet nie wiedział, że żył w Chinach. Dla niego to był prosty świat. Deszcz, jaskinia, owady, oby do pierwszego snu zimowego. I przyszedł chłop, prosty wieśniak z siatką. Zdjął nietoperza ze ściany, tak jak w sadzie dorodne soczyste jabłko. Zaniósł do domu i zwyczajnie podciął gardło. W agonii nietoperz zamachał skrzydłami. Ze strachu cały świat zatrzasnął drzwi. Pozdrawiam. Głód. Pod sufitem gorzki anioł. Skrzydła ma z piołunu. Swe modlitwy szepce za nas nieumarłych. Gorzka smuga dymu w zagaszonej świecy. Muzyka się plącze pomiędzy szklankami. Ale wszędzie popiół i dym szczypie w oczy. Stróż anioł gorzki pragnie przestać patrzeć. Nasz stróż anioł gorzki skrzydła ma z piołunu. Splątały się wiersze, zbyt wiele goryczy. Patrz umarłym w oczy, gdy o ziarna proszą. Chociaż wrzące piekło dla nas tylko lodem. Sypiemy gorczycę, mak, piołun i popiół. Choć tym szczypie w oczy, to nie łzy się toczą. Goryczą karmieni staliśmy się głodem, bo choć nie umarli, to dawno nie żywi. Tu Mateusz Czajka, ponieważ w tym roku nie możemy się spotkać realnie, a wirtualnie, dlatego nagrałem dla Was wiersz Clickbait. Tragicznie zmarł ksiądz rezydent z sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Cytat. Na jednym z miejskich portali z miasta, którego nie znam, nie umiem sobie wyobrazić. Boli mnie kontrast tego zdania. Ukryty paradoks. Eufemizm jak listek z kleksów okrywający ciało samobójcy. W 9 słowach sakrum, tragedia, pocieszenie. Myślę, jak to się ma do życia, tej mozaiki stłuczonego szkła. Inny świat. Nie lubię gorzkiego piwa, bo życie nie rozpieszczało mnie od urodzenia. Wcześniactwo daje popalić do dziś, dlatego nie palę.
a resztę używek dawkuję dość rozsądnie. Czasami przesadzam z tobą. Po prostu nie da się inaczej. Smakujesz lepiej niż karmel i czekolada, a razem wzięte. Dlatego bierzemy się nawzajem. Często i do utraty. Tak, żeby zapomnieć o maskach. Życiu pod specjalnym nadzorem. Dziękuję. Dobrze było być tu dzisiaj z wami. Choć tak inaczej, to jednak razem. Bezsenność. Cierpię na bezsenność. To choroba podstępna i nieuleczalna. Lubi jej zaatakować nagle, o nieprzewidzianej porze. Na przykład w słoneczny poranek kolejnego dnia długiego lata. Można się nią zarazić nawet przez telefon. Zaraz po słowach: siedzi pan? Czy może pan usiąść? W miejscu, gdzie dotąd miałeś syna, robi ci się dziura. Miejsce pobytu. Nikt nie wie, gdzie się podział. Znajomi dzwonią, ale nie odbiera. W końcu ktoś poszedł i zapukał. Usłyszał, że go nie ma. Wyprowadził się. Zostawił tylko ciało. Myśli gonitwa. Młody chłopak opowiada o swojej pracy. Wolontariusza w obozie dla uchodźców w Grecji. Pomaganie innym jako sposób na walkę z depresją. Chłopak uśmiecha się, lampka kamery miga wesoło. A jednak nie ma filmu z tego wydarzenia. I chłopak nic już o nim nie opowie. Obaj mieli w sobie nieodwracalne uszkodzenia. Plik wideo rozsypał się na przypadkowe zera i jedynki. Chłopak na litery, obrazy i skrawki wspomnień. Rzeczy pozostałe. Zmarnowały się ulice, samochody, zmarnowały szkoły i wakacje, ubrania, jedzenie, spanie, telefony. Zmarnował się niebieski papieros i kolejne dorobione okulary. Pozostało łóżko, jakieś książki na półce, zapisane kartki, płyta, trochę ubrań, drobiazgów w pudełkach. I ta miłość, z którą nie wiadomo, co zrobić. Czas pozostały. Czy to naprawdę już wszystko? Tak, tato, to wszystko. I już nigdy cię nie zobaczę? Nie, tato, tylko na zdjęciach. To co ja mam teraz zrobić? Spróbuj pokochać puste miejsca po mnie. 40 stopni. Moja bluza, twoje spodnie, moja koszula, twoje slipki, moje skarpety, twój sweter, mój zapach, twój zapach, mój zapach, twój zapach. W pralce, jeszcze przez chwilę razem. Przy piątku. Jestem tylko czarnym punktem w przestrzeni, która jest nam obca. Dosłownie i w sensie metaforycznym. Nie odnajdujemy w niej swoich ram. Nasze ja gubi się tu i ówdzie. Nie oczekuje na nic i prosi tylko o dolewkę wody. Wino już mu obrzydło. Tak samo jest z kawą. Mleko mogłoby się kąpać, gdyby nie to, że bliscy patrzyliby na niego jak na dziwadło i pukaliby palcem w blat, w biurka. No cóż, każdy ma swoje dziwne strony. Mam i ja, projekcja, czyjaś wyobraźnia, która zna swoje granice. Pascal by się uśmiał, że świat widzę w trawie i mam gdzieś resztę. Chociaż to w sumie nie wiem, czy mam rację, bo ja jej nigdy nie mam. Moja racja to jak bańka powietrza z ust. Jest? Jej nie ma. Tak jak ten piątek.
teraz jest i potem go nie ma, poza wydaje się całkiem normalna. A może i nie. Posiestrzenie. Na krześle niedbale rzucony gorset. Zerwany krzyżyk z piersi nie znalazł się nad ranem. W ciemności ciała, palce, wargi. Dwa kobiece imiona szeptane naprzemiennie. Otwieram się jak kwiat, skrzy się rosa. Nie mówmy o sukniach, marzę o zaciąganiu się cygarem i o spodniach, w których mogłabym wejść z tobą do kościoła. Pozostaje zaciąganie zasłon i odwracanie świętych obrazków. Kształt bioder na pościeli jak na obrazach Botticelliego. A przecież za oknem wiosna, gazety i karabiny. Ślina na dekolcie zagłusza krew na ulicach. Wpatruje się w ciało jak w tafle jeziora. Mazurek na cztery ręce. Przenika mnie kontrapunkt. Westchnienia powracają w kanonie. Nuty wychodzą poza margines. Wspólnie uczymy się tempa rubato, nadal odnajdujemy się w adagio risoluto. Sen o melodii? Tęsknię za pieśnią o chmielu. Oberek opuszków przechodzi w kujawiak na chłodnym drewnie. Usta napotykają inkaust na kancie dłoni. Znów aria bez słów. Zakrywam blade klawisze. Przez resztę dnia chłód gabinetu, kurz na grzbietach woluminów, powolny walc stalówki, świeże kleksy na bieli mankietów. Maria i Cyprian. W weneckim kanale można odbić się jak w lustrze. Maski, wiele masek, smak języków w ustach. Fala unosi ciała, porywa, kołysze. Wargi łakną wilgoci, a jednak dwoje nie para. Milczenie nie oznacza zgody, nawet jeśli jest ona niewerbalna. Widzisz, nie wystarczy być, by być. Tak, podróże kształcą, kształtują jak dłonie artysty. Zakazane staje się powszednie, nawet mimo trzeciej osoby w domyśle. Ciągnie się za mną jak nazwisko na czekach. Grzech przeciw Bogu czy gwałt przeciw naturze? Straciłam rachubę, wybacz mi, Panie, 7 czy 70 razy, raz za raz. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Pleszczyńska. Przedstawię Państwu dwa moje wiersze. Pierwszy nosi tytuł Zwojaczka. Pluję na wasze konwenanse. Nie omijam śmierdzących. Gnijemy wszyscy. Mój strach leży pod poduszką. Nie sypiam. W domu coraz rzadziej. Krążę sam. Pomiędzy odpadkami poznałem wszystkie księżyce. Supłam się, szukam. Znajduję bezpieczeństwo wciąż na dnie. Matko, poddałaś łono piorunowi. Urodziłaś mrok. Śmierć zaczyna się od wewnątrz. Roznosi się przez słowa, przepływa przez butelkę. Fałszuje linię czasu. Nie kłóci się ze mną. Rysuje na przegubach. Żegam na dobrobyt życia. Zawarłem przymierze z Charonem. Dotrzymam słowa. Z rozpaczą mojej matki mi nie po drodze. Jem kamienie. Śpię z kamieniem. Rozmawiam z kamieniem na szyi. Zawieszam sznur. Drugi wiersz nosi tytuł Wychodzisz. Rozmieniasz się na poranną kawę w McDonaldzie, poszukiwania na wyprzedażach, plotki z gazet. Kupiony promocyjnie lęk. Jak wyglądam? Kosmetyczka, fryzjer, pap, coraz krótsze, szybkie stosunki. Lajkowanie, twitowanie. Nie wchodzisz w siebie. Przestałaś szukać ciszy. W mętliku nie wzrastasz. Wypełniasz się szczelnie milczeniem. Przechodzisz pomimo. Rozedrganie dzieli światy. Tam niedostrzegalne. Tu nadaremnie.
tylko własnego nie zabierzesz, gdy nadejdzie. Nie będzie nic w zamian. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Jakub Strumień. Tekst pod tytułem Dzień dobry. A to jest ta słynna fontanna, o której mówię. Fontanna, w której straciłem fortunę. Straciłem, żeby mieć o czym mówić. Bo o czym tu mówić? Straciłem fortunę, a to jest ta słynna fontanna, o której mówię. Anna Nawrocka, 4/4. Wzory. Kupię ci kolejną parę butów. Przesądnie zapłacę z twojej karty. Tylko nie odchodź za daleko. Gdy przestaję słyszeć szelest liści, kiełkuje strach. Jak jednoroczne siewki świerków. Znikasz czasem w porostach, mchach i paprociach. Taki zielony. Jak mam ciebie odszukać? Przecież wciąż mylę drzewa. Wschód z zachodem. Tropy. Szczepione brzozy pocierają się białą skórą przy mocnym wietrze. Lęk przed rozłąką słyszę w sobie. Pamiętam, jak mówiłeś, że zawsze znajdziesz drogę do domu. Musisz tylko trzymać się szlaku. Powinnam zapamiętać jeszcze wzór podeszwy, ściek swetra i układ dłoni. Tej jesieni znów będę gubiła rękawiczki, sznurowała buty za kostkę, wiązała supy na chustce i myliła kody dostępu. Jest tyle rzeczy do zapominania. Leszek Sobeczko. Na wstępie Matce Chrzestnej. Kochana ciociu, wiesz, ludzie świrują jak dawniej. Wykupują ryż, makaron, kaszę, a nawet toaletowy papier. Za twoich czasów starczała trybuna. Wódka nadal tania i co dziwne w tym kraju benzyna. Chleb za to zdrożał, chociaż już dawno pozbawiono go smaku. Jakoś dajemy radę, aparat do pędzenia oddałem za darmo. Facetowi się zmarło. Właściwie wyłowiono go z zalewu. Pewnie w coś plątany. Nie doszli, kto pomógł. Wiesz, ciociu, musimy twarz zasłaniać maską, szalikiem, bandaną, czymkolwiek, nos i usta. Wuhan, otwarto mokry targ. I to krzepiący temat dnia, zaraz po relacji z konającej Lombardii. Byłoby to nie w czasie, gdyby tylko tam. Ale w Paryżu, Nowym Jorku, Barcelonie. W Warszawie krzywa się wypłaszcza. Z torwaru jeszcze nie zamierzają korzystać. Podczas kwarantanny nareszcie mamy sposobność zaprzyjaźnić się ze sobą, bo tyle tego złego, co w nas dobre przecież. Za oceanem piszą o fali pozwów rozwodowych. Oby i nas ta moda nie dosięgła. Bójmy się sąsiada. Jego żona pracuje w szpitalu. W sklepie ich nie widać. Zakupy pewnie robią gdzieś dalej. Dziwny czas. Dla umierających apokalipsa, dla żywych biohazard. Ciociu, budzik nadal mam na 5:10. Ty wstawałaś dużo wcześniej. Krowie wymiona i cała reszta w twoich dłoniach. Zawsze byłaś pogodna, mimo niewyspania. Ode mnie nikt takiego poświęcenia nie wymaga, a i tak nie dosypiam. Wybierając się do pracy, umieram ze strachu, jak pomyślę o jednym mikronie. Ktoś musi na ten hojny socjal. Wyczynem społecznej ewolucji jest pokolenie ludzi z plasteliny. Są tacy miękcy, skomlą, że w masce nie da się zapalić. W końcu mamy każdy porówno. Pamiętam ciebie z klubowym schowanym w kopułce dłoni.
dwie paczki na dzień przeciwko dwóm paczkom Menotiego podczas finału mundialu. I wiemy, kto wygrał, kto przegrał. Remisów w życiu nie ma. Wiesz, kibicujemy statystykom. Ja nie krzty w tym patriotyzmu, bo kto tu kogo? Kto komu ma strzelić gola? Ciociu, politycy nic się nie zmienili. Z czerwonych wyszli biali, a biali poszarzali. Różni ich kosmetyka słowa. Jakby tego mało, jeden sfrustrowany powiesił nad moim łóżkiem portret Jarosława. Byłaś sołtysem dla wszystkich, bez wyjątku. Teraz wioskę Polska zalewa fala. W szambie się nie pływa. My swoje wiemy, ciociu, że nad łóżkiem miejsce pana albo pusta ściana. Córki i jabłonie. Srebrne oko księżyca nisko nad sadem obserwuje taniec. Chciałabym mieć córki i jabłonie, siadać w czerwcu na drewnianej werandzie, patrzeć na loki i warkocze, czesać je przed nocą, całować buzie rozgrzane śmiechem i dziecięcym bieganiem, później układać w łóżeczkach, wsypując senne kolory do małych główek, szeptać zaklęcia pełne czarodziejskich słówek, niezmiennie prosić. Oko księżyca nad zdmuchniętym kwiatem jabłoni w trawie, przyczyń się łaskawie, by zostało we mnie wspomnienie. Czerwcowe wieczory, sierpniowe zbiory, jesienne liście, zimowe myśli, zmarznięte dłonie, córki i jabłonie. Córki i jabłonie.
pierścionek. W mieście, które nie wiem jak określić, aby nie powiedzieć młodości, koleżanki ze szkolnych spojrzeń pchają wózki. W napięciu pomiędzy nami jest jakiś żal. O, kolejna się zaręczyła. Jej szczęście cieszy mnie jednocześnie i przygnębia. Ja płynę sam. Jednak, jak to bywa z koleżankami, widzę tylko pierścionek góry lodowej. Anturium kwitnie bogato, gdy ma ciasno w doniczce. Takie czerwone serca do góry nogami. Te jeszcze na ziemi. Chociaż wczoraj parzyłam mu ostatnią herbatę. A jak jemu się ta ziemia skończy pod stopami, to nie wiem. Mówi, że mu ciasno w doniczce, a te żółte języki przecinają kwiat anturium na pół. A te doniczki jedna za drugą umykają mu spod stóp. Ostatniej to nawet nie zdążył zapełnić. Wczoraj ktoś pytał o niego, nie w to wczoraj od herbaty, tylko od którejś wcześniejszej doniczki. Tak, rzeczy noszą nas od czasu do czasu, od słowa do słowa, na pół. Emil Adam Wnuk, COVID-19. Na azjatyckim targu truchełka dzikich zwierząt, szczurów, małp, węży, jaszczurek, ogród zoologiczny postmortem, białko jest białkiem, a gustów kulinarnych jak odcieni skóry i kultur w świecie wielka mnogość. Najprostsze organizmy ewoluują najszybciej. Zjedzone zalęgło się w człowieku i znalazło pożywkę. Kichnięcia, kaszel, uściski dłoni, dotykanie poręczy, klamek przycisków, gęsta sieć międzykontynentalnych szybkich lotów, rozesłane wici, po których walczy cały glob. Płyny dezynfekcyjne, lateksowe rękawiczki, przyłbice z tworzywa, maseczki. Tej wiosny nie było wieczorów poetyckich. Z torbami poszedł nie jeden restaurator i fryzjer. Maków wina. Tamtego popołudnia, gdy zakręt rozsypał na trawie strzępy pulsującej czerwieni, trzeba było się zatrzymać nad kruchym ciepłem, sypkim oddechem, czekaniem na deszcz. Chwycić w palce kosmate łodygi, odrzucić dotyk pomiętej sukienki. Zanim tamto popołudnie straciło płatki, wyblakłam z czerwieni, której nie powtórzy żadna klisza, żadne klisze. Upalne godziny rozpełzły się we mnie, kolejne noce zmięłam w papierowe kulki, którym brakło pulsu. Czerwieni się w pamięci suchy grzechot, tyle, żeby wracać po iskrę. Dachy Jerozolimy. Jak w pieśni kantora, której wysłuchałam w małej synagodze na krańcach dzielnicy, to miasto od piwnic wyłożone kruszcem, stragane się pysznią, kurkumą, anyżem, a modlitwy w górę jak złociste kopce wznoszą turyści i pokrzykujący. W tłumie jesteś w piątek, los chciał po 15:00. Kupcy niewygnani z zapchanych uliczek, ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Gonią cię okrzyki, krzyżując się z zapachem Best Coffee in Town. Na dachach Jeruzalem odbija się słońce. Anteny, stare wózki, porzucona pralka, sterta szmat i klatka. Obok trójka brzdąców do zabawy znalazła plastikową beczkę. Zorbing. Pierwszy w środku ma frajdę z turlania. Z dachów Jeruzalem możesz dotknąć światła. Od uśmiechu dziecka jest już o krok bliżej.
zamiennik. To jedno miejsce w czasie, gdy uśmiechasz się tak, że Bóg jeden wie, co dalej. Zaplamione mrokiem krawędzie dnia wołają o nagły, zdecydowany ruch warg. A wieczór siąpi we mnie, przemaka moja duma i uprzedzenie do schematów. To parszywe, wszechobecne, wiem, co będzie za chwilę, ale nie wiem, czym będę. Za tobą stoi całe mrowie chwiejnych kroków. Moja armia pręży się, piersi w górę, patrz i trzymaj fason. Na wysokości wiersza cel pal! Cześć. Robert Kania. Pierwszy raz na porcie byłem w 2012. A dzisiaj Almaz. Tego popołudnia z pożaru w dace ktoś uratował dwa rękawy od sukienki zamiast dziewczynki o imieniu Almaz. Tego dnia zdążyła przeszyć ich 480, połowę normy. Tego miesiąca koncern zanotował niewielką stratę. Tego roku popioły ze szwalni utwardziły drogę do nowej inwestycji. Nowe plany zakładają wzrost wskaźników rentowności. Widok. Codziennie wciskam przycisk espresso. Czekam, aż czyszczenie systemu dobiegnie końca. Codziennie w ten sam sposób maszyna robi cappuccino. Codziennie z takiej samej porcji kawy. Codziennie dolewa taką samą ilość tak samo spienionego mleka. Codziennie czekam na dotknięcie ciepłego kubka i patrzę przez okno. Codziennie ten sam widok, codziennie o jeden szczegół inny. O jeden liść, o odcień koloru, o jedną podniebną albo przyziemną istotę. Zastanawiam się, czy za szybą ktoś na mnie patrzy w ten właśnie sposób. Kanał. Chcę ci powiedzieć, o czym jest mój pożar. O historii i miłości. I historii miłości. Pożar, który wypala od włosów i ubrań i od środka. Wchodzisz w moje słowa, ja w twoją rzekę. Kurczę się, nie stygnę. Ciągle przelatują pociski. W pamięci mam spokój na czarno-białej taśmie. Brudni on i ona. I Wisła na krat. Na koniec Bogowie. Jak tu napisać poemat metafizyczny, przełamać się, wydłużyć wers, pogłębić myśli. Szukam Ameryki w pamięci. Widzę pierwsze spojrzenie na panoramę Chicago z Kościuszko Street. Żywa pocztówka na dotknięcie ręki z wieżowcami w słońcu wygląda lepiej niż lasy, łąki, oceany, stepy, góry, doliny, bagna. Lasy, łąki, oceany, stepy, góry, doliny. Musiałem ją stwarzać wielu nieraz. Musiałem ją niszczyć wielu nieraz. Dziękuję. Do zobaczenia za rok. Dzień dobry. Przeczytam trzy wiersze, które powstały już po wydaniu mojego ostatniego tomiku poetyckiego Wypadki z przypadkami. Później. Co tu się stało? A nic się nie stało. To brudny telefon, niewykonane połączenie, wina adresata, zdarzenia zapętlone jak playlista na Spotify, zapytać i skończyć, jak kończy się zeznanie podatkowe, zakupy według kartki. Wszystko, co teraz powie, będzie odpuszczone. Pisz, pi, pal, za sobą równoważniki zdania. Mostowa dziś bez pomostu, więc stoisz w rozkroku. Czasy przeszłe zastygły w słupy soli. A to niewieliczka, żadna słona bajka. Choć w sytuacji głodu możesz zlicać ślady. Słyszysz, zamykamy. Dialog w czapce błazna majta dzwoneczkami. Na dzień dobry, za wcześnie. Właściwość dnia nieznana. Dlatego dobranoc, czyli wyjście, oznacza rozejście. Zamykanie drzwi, później przebudzenie. Prekariat z dziełem. Nie jesteś na etacie, kiedy jesteś w pracy.
Deadline jak Babaduk zapewnia pobudkę. Właściwie nigdy nie pracowałaś. Dane same wchodziły pod skórę. Cudowny krem, którego nigdy nie wklepujesz. Nie siadasz za kółkiem, gdy zajadasz się bratkiem. Podobno tak trzeba żyć. Twój tryb pracy, tajemniczy ogród, przedmiot pożądania. Chcę spróbować? Smutne jedzenie w pracy, chociaż nie w lunchboxach. Skąd tyle błędów i faktur? Powtarzalne pytanie. Przykleisz się do świata na czas tej rozmowy. Korespondencją znowu zalany kalendarz. Tymczasem, co robisz z tą ilością wolnego? Ścierasz jak papier ścierny, przerabiasz na pasztet, udowadniasz, że pracujesz, chociaż nie w zakładzie. Sieci społeczne w Koronie. Czytasz. Maszyny są ze sobą powiązane systemowo w pewnym sensie. A odpowiada za B. Transmisja danych zostaje zmniejszona do 0 bajtów na sekundę. Co 40 sekund ktoś zostaje samobójcą. Prace w fabryce trwają równolegle. Izolacja urządzeń, przestarzałe przewody, zakłócenia w przekazie danych. Słuchasz naukowców. Ci potrafią mówić, dekupaż to transfer z papieru. Gdy mowa o hobby, znaczy czymś, co pomoże przeżyć tym, którymi jesteś, tym, o których czytasz. Zarozumiałość pomaga przemawiać do ludzi jak do ściany. Ściana też nie myśli. Stoi na baczność w skupieniu, odbija sylwetkę mówcy, wykreśloną kontuarem światła trybuny. Człowiek może odszczekać, jak pies na smyczy zasznurowanej na barierze parkingu w centrum istnienia. Dobrze, że szczeka. Znaczy usłyszał. Im wyraźniej, tym zajadlej ujada. Słuchaj, szczekaj, konotuj, utrwalaj i zapamiętaj słowa mówcy. Jeszcze zaskomlisz, jeszcze zatęsknisz za ciepłem dłoni klepiącej po karku. Przemawianie to czyn boski. Złe słowo jeszcze raz. Przemawianie to moc. Gdzie słowa stają się ciałem skondensowanej nad istoty mówcy. Który mówi, więc jest. Staje się i tworzy. Słowa to wiatr, to wicher, to gorąc pustyni topiący i zabiegunowe lody. To narzędzie do tatuowania skóry lub forma wypalania znaku towarowego władcy. Im większy swąd, tym bardziej wyraziste godło, herb. Logo. Słowa to grom uderzający w falę aplauzu audytorium. Grom jak jasny świt, fale jak brudne morze. Mówca śni swój sen o czynach werbalnych, przekuwających rzeczywistość. Tłum mruczy nie na temat. Pies szczeka uwiązany, słońce wstaje na wschodzie. Dni biegną do zmierzchu, życie przemija. Zarozumiałość pomaga przemawiać. Dwadzieścia coś. Szliśmy przez miasto z obojętnością ciem, szliśmy przez miasto za papierosowym żarem, szliśmy przez miasto w kanabinolowy dym, szliśmy z niczym. Szliśmy z niczym się nie licząc. Szliśmy kroki same się szły. Szliśmy idąc. Szliśmy przez miasto z paczką papierosów w wewnętrznej kieszeni wszytej na wysokości płuc. Szliśmy przez miasto czyniąc sobie ziemię odległą. Szliśmy przez miasto. W tym mieście nie mam mostów ani rzek. W tym mieście jest wiadukt, komisariat, izba wytrzeźwień, lombard i sklep. Szliśmy więc przez... W tym mieście są dzieci ulic, chodników, amfetaminowych ścieżek, bezlistne drzewa, gołe gałęzie splecione jak synapsy, są kominy, słupy trzymające niebo, ludożerne kopalnie i wnętrze ziemi wiszące w powietrzu. W tym mieście są psy, co w sukach senne grzeją dłonie, głodne gołębie ssące gęste dno i głębokie asfaltowe ścieki wpadające do martwych, czarnych mórz. Jest na butach sól, brud, kurz.
W tym mieście są Bóg im świadkiem, cisi koniobijcy, stawy w górniczych zapadliskach i skróty przez cmentarz. Są nekropolie przemysłowych odpadów, wysypiska śmierci, 3 dni między zgonem a pogrzebem i awanse do coraz niższych lig. W tym mieście są rozerwane rodziny, szyte na sposób, w który piorun szyje ziemię i burzowe niebo. Są długie noce z piątku na niedzielę, długi zaściemnione piątki po 120 zł, ciemne dzielnice dzielące się na bramy, w których dziesiony kręcą niewidzialne pięści rynku. Są pozostawione przy łóżku niedoczytane książki i niedopałki. Są butelki, za dużo by wylać, za mało żeby mrozić. Są papierosy w wewnętrznej kieszeni płaszcza wszytej na wysokości płuc. Szliśmy przez miasto za papierosowym żarem, szliśmy przez miasto w kanabinolowy dym. Szkliliśmy sine oczy, szliśmy silni, nadzieją, ciem, ambona. Tragiczny wypadek podczas polowania. Człowiek został pomylony z dzikiem. Mężczyzna został pomylony z dzikiem. Kobieta została pomylona z dzikiem. Chłopiec na rowerze został pomylony z dzikiem. Sędzia został pomylony z dzikiem. Pracownicy PGR-ów zostali pomyleni z dzikiem, włókniarki zostały pomylone z dzikiem, górnicy, hutnicy, stoczniowcy zostali pomyleni z dzikiem, pielęgniarki zostały pomylone z dzikiem, prawo pracy zostało pomylone z dzikiem, 1000 nowych mieszkań zostało pomylonych z dzikiem, współczynnik Giniego został pomylony z dzikiem, pytania prejudycjalne zostały pomylone z dzikiem, dom nasz i majętność cała zostały pomylone z dzikiem i wszystkie wioski z miastami zostały pomylone z dzikiem, święty Hubert został pomylony z dzikiem, wszyscy święci i święte zostali pomyleni z dzikiem, wiersz został pomylony z dzikiem, Polska została pomylona z dzikiem. Hyde Park, Irena Tetlak. Pozostanie do napisania puenta. Gdy kolor włosów nie ma znaczenia, Celina ułoży odpowiednie słowa o sobie jako kobiecie. Nie o mimozie czy ważce, uskrzydlonej mglistymi przestrzeniami. O delikatności utkanej nicią, błyszczącą jak jej rzęsy. Gęste, szumiące trawy przed burzą, okalające jeziora pełne wilgoci. I głębi, w której znaki zapytania nie zahaczają o uczucia w płytkiej odpowiedzi. Pozostają w pamięci jak puenta. Dziękuję.